Kurde, teraz każdy wziął się za robienie muzyki. Może ja też bym zaczął. Właśnie tak, elo. Właśnie tak, elo. Nie, to jednak nie dla mnie. Kurde, każdy teraz bierze się za robienie muzyki. Dobra, to czas dla mnie. Wjeżdżam w tą grę. Właśnie tak! Dobra, czas to sprawdzić. Właśnie tak! Ale mi to kozak wyszło! Mamo! Wyjeżdżam do Stanów! Za 3 dni wydaję płytę! Ej, Marcin! Co my mieliśmy zadane? Czy ja mam swój zeszyt? O! Tak. Opisz największą bitwę swoich czasów. No to proste. Pod Grunwaldem? No. Hiroshima? 410 rok. Tak. Mamy to. Mamy. Ej, Marcin! Pamiętasz może, co mieliśmy zadane z historii? Z historii? Chyba... O! Opisz największą bitwę swoich czasów. Przecież to proste jest. To ten... Popek kontra... Popek kontra... Rafonix na KSW 37. Co mu Rafonix może to zasadził? No tak jest, wpisuj Rafonix. Cześć! Jak się bawisz? Co? Nic nie słyszę! Może... Chodź, wyjdziemy tylnym wyjściem porozmawiać! Nic nie słyszę, jest za głośna muzyka! Może wyjdziemy tylnym wyjściem pogadać, co? No! Dobra! Siema, świnia! Świrujemy coś? Co? Nic nie słyszę! Tutaj jest za głośno, może wyjdziemy tylnym wyjściem porozmawiać! Tylnym wyjściem? No! Chcesz jeszcze dupę? A kto? Uuu, cukierek albo psikus! O, już mi wszystko pozabierali, ale został mi ostatni. Proszę, zjedźcie sobie na pół. Do widzenia. No siema, ty kto ty jesteś? Cukierek albo psikus? Co? Masz jakiś problem, typie? Nie, proszę pana, w sensie, że Halloween. A. Nie marudź, teraz to przynajmniej masz fajne przebranie. Wyglądasz jak ta, prawilna mumia. Łokieć pięta, pełno dyń. Chciałeś to masz? Halloween. No i dziękuję za telefonik. Kurde stary, przeczytałem te 2 tomy chińskich bajek i w sumie to przeczytałbym następne, ale nie mam skąd wziąć. Możemy się zamienić? No co ty gadasz? Moja jedna. Za 2 twoje. Dobra, bo ty nie czytałem jeszcze. Dawaj. Miło się z tym robi interesy, szwagrze. Co ty robisz? Stary, daj spokój, że jest zdenerwowany, moje życie nie ma sensu. Zaciągnę w CS i nawet nie mam hajsu, żeby sobie otwierać skrzynki, a może by jakaś kosa wyleciała, jakieś itemki fajne. No nie, bo wszystko przewaliłem tym głupim FIFA na PlayStation. FIFA? Tak, FIFA. Ty. Otwieranie paczek mi się zaciało. Słuchaj. Ja mam dużo itemów w CS, a chętnie poogarniam sobie życie z FIFA. Ja mam FIFA, ale ja mam na PlayStation. No ja mam na PC. Jest taka stronka, zaraz ci pokażę, tam można wymieniać się itemami między platformami. Lecimy! Dawaj, szwagier! No, transakcja przebiegła pomyślnie. Interesy z tobą to czysta przyjemność, szwagru. Dawid! Co jest? No, z okazji twoich urodzin mam dla ciebie prezent. Ale, przecież to jest... Oryginalna meczowa koszulka Bayernu Monachium z Lewandowskim na plecach! Dziękuję, bo jesteś najlepsza! Dawidku! Co się stało? Z okazji twoich urodzin mam dla ciebie prezent. Ale... Co to jest? To nawet nie jest Louis Vuitton. To nawet nie jest Supreme. To nawet nie jest Gucci! Jak ty możesz śmieć mówić do mnie, synu?! Siemanko, z tej strony ekipa Malczyńskich. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że ten odcinek został zrealizowany we współpracy ze stroną
themarket.io, tu macie link, gdzie możecie wymieniać sobie itemy z gier i z różnych platform, tak było PlayStation na komputer, Counter-Strike na FIFA i tak dalej, także zapraszam was do sprawdzenia. I bardzo dziękujemy wam za to, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, i chcecie powrotu tej serii, to łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z naszymi produkcjami. Możecie zostawić jakiś fajny komentarz na wszystkie sensowne, postaramy się odpowiedzieć i zostawić serduszka tym, którzy napiszą go w ciągu pierwszych 2 godzin. I napiszcie, czy w tym miesiącu, czyli w listopadzie, chcielibyście użyć nasz drugi teledysk. A tymczasem zapraszamy was na naszego Facebooka, Instagrama, Snapchata, grupę na Facebooku oraz do sklepu z koszulkami. I tara siema. Gitara siema. Elo. Opłacz mi chwyt, mama, kiedyś noła smutki, mama, wszystko jest już git. Wszystko jest już git, mama, wszystko jest już git. Mama, kiedyś miała smutki, mama, wszystko jest już git.